Cześć, tu Ania po godzinach. Zapraszam na odnowioną stronę aniapg.pl. A dzisiaj będziemy sobie instalować moda, który się nazywa Addon i dodaje nam mebelki do naszej gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 8 plików z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z fabrykiem. Tutaj sobie zaznaczamy ten właśnie link i z tego linku, klikając na ten link, pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie, to jest strona z Fabric API. Wjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.19, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z modem Mod Menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane w naszym Minecrafcie. Wjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.19, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której mamy link w opisie do filmu, pobierzemy sobie właśnie moda Addon, czyli mebelki. Wjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.19, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda Addon. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.19, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Roughly Enough Items, w skrócie REI, i dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co i jak craftować. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.19, ale sprawdzamy, czy będziemy pobierać wersję na Fabrika, żebyśmy nie pobrali przez przypadek na wersji na Forge'a. Także tutaj sprawdzamy, czy jest wersja na Fabrika, tutaj czy jest wersja 1.19, klikamy na strzałkę i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, również jest biblioteka do moda REI. Zjeżdżamy sobie w dół i taka sama sytuacja. Szukamy Fabrik na 1.19, czyli tutaj nie ten, tylko ten. Fabrik 1.19, klikamy strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy kolejną bibliotekę do moda REI. Zjeżdżamy sobie w dół i podobna sytuacja. Szukamy Fabrik na 1.19, klikamy strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te wszystkie mody, pliki pobrane, to możemy instalować. I cóż robimy? Otóż naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions, wchodzimy do niego. I w folderze versions sprawdzamy, czy mamy folder 1.19. Jak mamy, to ok, a jak nie mamy, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.19, to wtedy tutaj w folderze versions stworzy nam się folder 1.19. No i jak już wiemy, że go mamy, to możemy instalować. I cóż robimy? Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Fabric Installer, nie mylić z Fabric API. Klikamy dwa razy na Fabric Installer. Chwilę czekamy. Chwilę czekamy. I jeszcze chwilę. Mój komputer ostatnio strasznie wolno działa. Wyskakuje nam w końcu okienko Fabric Installer. Tutaj sprawdzamy, czy jest wybrana wersja 1.19 i potem klikamy Install. Chwilę znowu czekamy. No i po chwili wyskakuje okienko z sukcesem zainstalowane, zatem zamykamy to i widzimy, że w folderze Versions stworzył nam się nowy folder Fabric Loader. Zatem zamykamy to i uruchamiamy Launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to ok, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy stąd profil z fabrykiem. Po czym klikamy play, tutaj zaznaczamy, tutaj znowu klikamy play i czekamy, aż nam się zainstaluje cały fabryk i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Fabric jest zainstalowany. Na razie z tym nie możemy nic zrobić, zatem wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom.
Sprawdzamy, czy tutaj mamy wpisane procent, app data procent. Klikamy OK, wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming wchodzimy do folderu .minecraft i w folderze .minecraft szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Fabrikiem. Zatem wchodzimy do folderu mods, teraz zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je wszystkie do folderu mods. Mamy je tutaj wszystkie w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Fabrikiem. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Fabrikiem, po czym klikamy play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, możemy sobie wejść w zakładkę mods, którą mamy dzięki modowi mod menu. I tutaj widzimy, że jest zainstalowany Adorn, architektury, Fabric Language Kotlin, mod menu i Roughly Enough Items. Wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat, wchodzimy w single player i sobie tutaj zaznaczymy peaceful, żeby nas nic nie zjadło. Tutaj sobie zawsze zezwalam na cheaty, bo nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś komendy się przydadzą. Tutaj więcej opcji świata, zawsze sobie daję skrzynkę bonusową, bo czemuż by nie. OK. I tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy piękny zimowy świat. Na dworze jest ciepło, to mamy tutaj o, taki zimowy sobie opsia. I cóż, klikamy E jak ekwipunek i widzimy, że mamy zainstalowanego moda Rei. Zatem idziemy na ostatnią stronę i tutaj już są itemy z tego moda. O, na przykład jest Stone Torch i jak klikniemy na to, to się dowiemy, jak ją zbudować. Co to? Nie wiem, co to, ale coś to. I tak, Stone Rod trzeba zbudować z dwóch kamieni albo tych, które są wymienione tutaj bardzo ładnie. I jak się wsadzi do Stone Cuttera, to też dostaniemy dwie z jednego. To chyba się bardziej opłaca. Okej, okay. I cóż, idziemy dalej sobie i tutaj widać mnóstwo jest itemów z tego moda. Lampki jakieś się robi brązowe. Lampki. Zwykły dywanik i świeczka. Lampa. Super. I takie coś tutaj, o, taki mały stoliczek i taki stolik do kawy, tak o, robi. I taki komin się robi na przykład z prismarinu, albo się robi taki zwykły komin z cegły. O, z takich się dostaje 4, a z zwykłych cegieł się dostaje 1. I się robi takie półeczki i takie inne małe stoliczki, takie większe stoliczki, znaczy wyższe, niskie, wyższe. I tutaj wszystko jest napisane, co i jak się robi, napisane, pokazane. I możemy robić sobie z lewo zmywak i szafkę do kuchni z skrzynką w środku i półeczki, i takie szafki nocne, i stoliki, i krzesełka, i fotele też można sobie zrobić. O, taki na przykład magenta wool. No, także jak widzicie, wszystko jest do zrobienia i sobie teraz to pobierzemy. Dzięki temu, że mam włączone cheatowanie podczas instalacji świata, to mogę sobie tutaj cheatować. Czyli weźmiemy sobie fotel, taki różowy, piękny. Niczym się nie różni od mojej sukni. Weźmiemy sobie stolik, taki sobie weźmiemy jasny, bo czemu żeby nie, i krzesełko sobie weźmiemy i sobie zrobimy jeszcze kawałek kuchni, może kolorowej, będziemy mieć kolorową kuchnię, to zrobimy sobie jeszcze o taki ten, no akurat to sobie tutaj weźmiemy, a tu jeszcze ech, taki sobie weźmiemy to. Jesus, co tu się dzieje? Same adwencmenty. No dalej, schowaj się. A!
taki sobie. A to moje piesko sobie szczeka, jakbyście słyszeli. No i co tutaj jeszcze? O, tutaj jest jeszcze ścieżka. Nie, to nie jest ścieżka. No nie, w tym modzie są ścieżki. Weźmiemy sobie lampę czarną. I takie sobie weźmiemy płotki. Płotki się robi w ten sposób, że trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak i tak się robi płotki. O. I weźmiemy sobie też hot chocolate. Się robi, trzymam nad tym strzałkę, klikam R. Hot chocolate się robi w brewerze. Kakao, mleko i wychodzi. No, dosyć logiczne. A brewer się robi tak. Ej, to się robi tak. No proszę. No dobra, to sobie weźmiemy ten hot chocolate. Sobie ustawimy tutaj w zimowej scenerii. Tutaj. Wesełko. Stolik. I szafkę sobie. Szafkę kuchenną, co tam? A, czemu mam dwa stoły? Dobra, zrobimy te dwa stoły kolorowe. O, połączyły się, ale numer. Można nawet na tym stanąć. I zlew sobie zrobimy koło fotela. To tam. I szafkę nocną tutaj. I lampkę na szafkę nocną. Jak się kliknie na szafkę, to się ma w szafce. Czyli można to pochować. Zatem shiftem lampka. I ona się zapala, czy się nie... Tak, zapala się. Teraz sobie zrobimy ciemno, żeby wiedzieć. I oczywiście to wszystko płotkiem ogrodzimy. Żeby nam tutaj nic nie wlazło na nasz teren domowy. Ej. Trochę mi się nie udało. Dobra. A czemu to tak się stawia? Trzeba mieć dokładnie. Dobra. No to tutaj mamy takie o. No, także jak widzicie, bardzo ładnie sobie tutaj poukładałam. Tutaj można na to sobie usiąść. O, i się tak wtedy wygląda. O. I można z tego shiftem zsiąść. Sobie usiąść w tym. O. Hotelu, tak sobie jesteśmy, ale jeszcze mieliśmy sprawdzić, czy działa ta lampka. Zatem zrobimy noc. Imy 17 tysięcy. I włączamy. O, świeci. O, jakie fajne to. No, także jak widzicie, mod działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie moje serie z Minecrafta Survival Solo 6 oraz serię z Sims 4 Dynastia Piastów. No i po raz kolejny zapraszam na moją odświeżoną stronę aniapg.pl. No i dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym, a tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.